Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. Witam w kolejnym spotkaniu z Vanquishem w Battlefieldzie 2042. Dzisiaj pogramy na mapce Kosmodrom. Dla mnie, indywidualnie, był to bardzo słaby mecz. Natomiast dla zespołu mecz był bardzo dobry. Bardzo szybko udawało nam się odbijać takie ważne punkty. A dodatkowo miałem okazję być dowódcą drużyny. Zapraszam. Znacznego oporu okopanych oddziałów USA. Nie mam tego znacznika jako snajper, ale spróbuję pograć na zasadach takich. Teraz nie liczy się kilaż, tylko skuteczność. Chyba ja się... miejsca są zajęte. No to niestety chyba trzeba iść na piechotę. Poprzedni był naprawdę mega intensywny mecz, to teraz będę bardziej na takiego kampiradła. O nie! Zaczęcie gdzieś tutaj, cyk, cyk, cyk. Piękny desant, go, 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 dobra. Tam już myśliwce nawalają, nie? Dobra. F1 na już nam przejmują. Na A1. Gdzie, A1, dobra. Ja tu wiesz, dowódca jestem, to majster jestem, to wiesz. A czy ty też masz na przykład problem z podskakiwaniem na te, na górki jakieś? Chyba nie. Nie natknąłem się na takie jakieś błędy. Ja nie mogę podskoczyć na górkę na przykład. O, na A1 są tam. Są, no to ciekawe, bo to nie jest blisko ich respa. Nie, to był kawałeczek tego, radaru. Tu nasze śmigło, wiesz, już leci. Gdzie dalej, majster? D2, okej, przyjąłem, dowódco. A kurde, ja się czułem. Niczym kapitan, wiesz, niczym kapitan Miller z szeregowca Ryana, co nie? A mele pod czym mam, bo tak nie za bardzo kojarzę. Pod F jest, pod F. Aha, dobra. I jak gościu stoi z tyłu, na przykład tyłem do ciebie, no to możesz mu zrobić... To jest zabójstwo trwałe. Tak, to możesz mu egzekucję, wykończenie, jak w kodzie. I nawet cię wzorowali, bo też zrobili trzecioosobową animację i... Jezu, usłyszałem motor za sobą, wiesz, ja się straszki no, dostałem. No, właśnie o tym przed chwilą mówiłem, że coś słyszę i... Dobra, to ja biegnę dalej. No kurde, co? F1? E1. Żeby nam tego no, F1 tak po kolei. Flankowali. Nie, bo F1 to... No nie wiem, wiesz, żeby tam nie mogli się odrodzić i nas nie oflankować jakoś dziwnie. Ja no, spróbuję tak, tam w pojedynkę, nie? Ale najpierw weźmy, przejmijmy kontrolę, wiesz... Nad tym, wiesz, obszarem tutaj. Potem może być już ciekawe. Spokojnie, jeszcze wroga nie widziałem, więc. Mają kontrolę nad sektorem echo. No coś chyba było? Ale to wrzuca na daleki dystans, ja pierdziu. Ale szkoda, że nie miałem C5, cholera. Cholera, ta snajperka jest za cienka na taki dystans. Co ja robię w ogóle, ty? Dobra. A to E1 widzę, że tracimy, a też tracimy D2, co jest bardzo niedobre. Nie wierzę, co? Na tym detu tu zawsze zadyma jest. Dobra. Nieopłacalne to snajpienie.
Ktoś tu na tym D2 siedzi jeszcze. Jest, na dachu był typ, przed chwilą mnie zestrzelił z wyrzutni, wiesz? No ja byłem na dachu, nic nie było. No kurde, jak to? W środku nie, jest. Tuż przy drzwiach. Cholera, ale mają go, dobra. Podniesiesz mnie? A nie, mam 16 metrów, jest jakiś koleś już. No jak mnie podnosi. Wielki! Wypychamy siły USA, zgodnie z planem. D1 bierzemy. No bo ja tam na to D. O, kurwa, lipka, czołg jest. Ruszać do znacznika jak najszybciej. Nasza taktyka jest skuteczna. Nadjeżdżają od F-ki, wiesz? No kurde, jak przeżył. Chyba pojazd mnie szczęśliwie ominął. To był Szarik. Udało nam się przejąć sektor Delta. Jeden z celów pod naszą kontrolą jest atakowany. Załadowuję. Dajcie znać, jeśli będziecie nas potrzebować. Ogólnie z E1 jest ostro, nie? D2 tu już wjechał pojazd. Nie wiem, czy tej kudeczce piątki jednak nie ustawić, bo ten wyrzutnia coś, już nie jestem do niej przekonany. Próbujemy tak pójść. Ale strzelanie słabe zaprezentowałem przed chwilą. Ja mam takie tu strzelanie, że jeszcze nic nie ubił i nie ubił. Kurde, swojego strzelałem niechcący, przepraszam bardzo. Kurde, podchodzą pod D2. Dobra, a skąd? Nie, od E1. D1 cały czas idzie w flanka, nie? Snajperzy stoją przy tej rakiecie i jest lipa, bo mają całą kontrolę, nie? Ty kurde! Gość mnie walił tego! Z łapy, a dopiero pod... A tam w ogóle dwóch było, a i się ten... Dopiero potem skapnąłem, że to jest wróg, bo ma tam na plecaku czerwone takie. Cel Delta 1 jest oblegany! Na dachu się urodzili już. Został zabezpieczony. No te dachy to... Tam D1 tracimy, na tym D2 się trzeba skupić póki co. Kurde, strzelanie słabe. Kurde, grałem to i się odzwyczaiłem totalnie od tych. Pukaweczek. Nie, bo tak sobie to nikt mi jeszcze nie poszedł na taki zadowalający dystans. Nie, bo C1, C2 potraciliśmy, nie? No rzeczywiście. Nie, no. Jak zginę od tego pojazdu, to po prostu z... Ajajaj. Nie, samochody to jest absurd tu. Wiesz, jedzie na pałę obok czołgu, obok kogokolwiek, nie, to takie kamikadze, nie? Totalnie. No, z poświęceniem. A? To gdzie idziemy? C1 czy F1? Nie, wiesz co, bo tu są gdzieś typy, wiesz, bo pokazuje mi licznik punktów.
Koło nas? Nie, od D1 może być ta ekipa. Może być to ta ekipa, co była na D1 i próbowała. Dwóch jest. Ach, śmigło. A to ci ze śmigła chyba, środku, wiesz? Są w środku. Dobra, ja nie żyję, wiesz, więc chwilowo mnie nie ma. Nie wiem, czy nie jest typ za kontenerem gdzieś, kurde. Kurde, są tu jeszcze? Czy wybici? Są tu gdzieś, kurde. Jak tam życie? No, umarłem znowu, bo mnie śmigło znowu na D2 dojechało. Dobra, reanimuję cię? Nie mogę cię reanimować. No, taki bugi są, no. Bo może tego, że połowa mojego jesteś... tego jest kontenerze, no. Wiesz? Dobra, ja umieram w takim razie. No, nie byłem w stanie. Dobra, mówisz B1, dobra. Wiesz co, chociaż tą D1 na chwilę się zrespię, bo tu są jakieś dymy. Dobra, D1 jest. Śmigło masz nad sobą. Wiem. Ale tu jakiś facet też gdzieś jest. Dobra, leży. No nie, kurde. Po D1 jest czołg. Tu na D1, wiesz, gościu są, goście są. W środku, ale, to, ale tylko jeden jest. No kunie, te śmigła to jest masakra. Cel Delta 1 został utracony. Cel Delta 1 znajduje się pod kontrolą sił USA. No nie no. Pojedynek ze snajperem, ale wyjedzie ci czołg po gąsienicą. Headshotem z lufy. Ciężko jest na tej mapie. Ona ma dużo otwarte przestrzenie. No i jak zwykle jest tych pojazdów, kurde, masowego rażenia tyle, że... No... Gdzie on siedzi? Dach, zginął z dachu. Aha. Nie wiem, czy dobiegnę. Spróbuję dobiec, wiesz? Nie wiem, czemu po tobie strzelają nasi. Jeszcze trochę, 40 metrów, jestem. 27, 20, 19, 15. Ktoś jest blisko, bo mnie ostrzeliwali. Dzięki. O, już zostaje. Nie. Zabiłem tego, co nas po plecach walił. Żyjesz? No właśnie, nie umarłem, bo mnie ten. Właśnie ten mnie zabił, wiesz? No ale on strzelał po wsi i po tobie i po mnie tak celnie, kurde, no. O, tam jakiś czołg na to D1 podjeżdża. Ja na D2 mam kogoś i to jest ciekawe. No nie, no śmigło, no ja pierdzielę, nie? Ue, tu lata śmigło cały czas. Ale kogoś tu mamy. Na dachu pewnie znowu, wiesz? Nie, to ten gościu z tego śmigła chyba, wiesz? Mówisz? No. Mamy dziurę w ścianie w ogóle. A czołg podjechał jeszcze, super. Attention. No ale niszczymy ich w sumie tutaj i tak, prawda? Dobra, czołg przestał istnieć. O kurde, ściana też. Podszedłem do ściany i w momencie, kiedy powiedziałeś, że czołg przestał istnieć, to pół budynku przestało istnieć, wiesz? Nie, bo cholera, ten śmigło mnie wkurza, ale ja nic mu nie zrobię. Gdzie idziemy? No ja bym to D1 spróbował. Ale tam pewnie D1. Już... 130 stopni, około 70. Pójdę bunkrem, ale boję się, że to będzie... bardzo ryzykowny. Wiesz co, górą trudno, bo górą pilnują snajperzy od... E1, wiesz? Dobra, są do góry. Dobra, ja tu z gościem pójdę bunkrem.
Idź tym bunkrem, bo góra, górę pilnują. Dużo jest ich tu, wiesz, górą. Dobra. Dobra, D1 już nasi, widzę, powoli szturmują. No kurde, ej, co jest? Dobra, leży. Ja pierdziel, ale tu jest demolka. A i D1 przejmujemy. No ja to... A nikt mnie nie chce podnieść niestety, czuję się nielubiany. No ja to na dystans delikatnie, tam ta helka lata cały czas, wiesz? A, tu czołg na D1 podjeżdża. No oczywiście, oczywiście, oczywiście. Jeden leży. Kurde, 25 mu zostało tym pekenczęgiem. Dostał heada, ale pie, ale mu kurde się rozmyło. Jest to van, ja bym tu pomocy na D1 potrzebował. Dobra, dobra. Bo tu i czołgi są i typy są. Idę. Ten czołg bym z C5 wysadził, tylko bym musiał do niego podejść. A nie, czołg już nie istnieje. Jest, ale ten na D1. Ale tu gdzieś były typy, wiesz, przy tych kontenerach. Oni bardziej szli środkiem, wiesz? Dobra. Przyjąłem. Dobra. Chyba mnie to przejąć, bo... Ale gdzieś tu słyszę jakieś na blisko snajpera z wyborówki. Aha, dobrze, dobrze by to było przejąć, żeby mieć kontrolę nad tą mapą. Ten koleś, jest snajper na wprost. Tam jest snajper. Dobra. No kurwa, się rozmyślił koleś, który chciał być podniesiony. No i dostałem akurat, wiedziałem, że tu górą przebiec to jest masakra. Na samym górnym piętrze stoi snajper, nie? Uważaj, celowany w nas. To właśnie kurwa, a myślałem, że tam nasi są. Nie ma tu co podnosić na tym polu, nie? Bo nie ma co podnosić. No niby głupota, wiesz, ale ja liczyłem, że nie wiem, wiesz, on może ma jakiś reloading, wiesz, czy po prostu nie patrzy chwilowo i uda mi się, nie? Jest tam cały czas na tym najwyższym piętrze, nie? Zdjąłem wam z pleców typa. Zostało już niewiele sektorów. Kontrolujemy większość. Co jest? Skąd? Co mnie zabiło? Aha, z czołgu. Tu czołg? Bo ja umieram. No nie, bo ja na D2 się zrespiłem, wiesz? Na D1 są na dachu. D1 dach, tak? Tak. Nie widzę niestety z mojej miejscówki. Kurde, gdzie jest snajper na plecach tu u nas? Skąd? No co? Nie, tu jest gdzieś snajper jakiś, nie wiem skąd, a tu. Nie, no nie wierzę, nie. Ja pierdzielę. S006. Rozumiem, że to są jacyś specjalni, kurde, którzy... Oj, D2 jest imba gruba, wiesz? Ale my to E1 przyjęliśmy, a tam jest masa wrogów, którzy sobie biegają po wsi i nam robią plecy, nie? No co jest? No nie mogę zabić nikogo, ty! Nawet jak pierwszy zaczyna strzelać i gościa trafiam, co nie? Ej, to ja my tak nie ugramy. My mamy ciągle na jeden snajperów, nie? Ja pierdził, ale bez kitu. I oni nam plecy robią cały czas. Tak to nie ugramy, nie? Ja nie przejdę do ciebie, bo mam snajpę na plecach tu. Spróbuję go obejść, nie wiem czy on tu jeszcze jest, czy go nie ma. Moim życie pewnie jest. Ty mam jakieś nie. Aha, ciekawe, że on wiedział, że do niego tutaj podejdę. No ciekawy gracz, ci powiem. Ale jest zwycięstwo, słuchaj. No słaby mecz w moim wykonaniu, ale zwycięstwo jest. Znaczy, wiesz co, to był błąd jeden, że jak my mamy na przykład E1 odbite, ale nie jest całe wyczyszczone, oni tam stoją za tymi betonowymi osłonami
i walą nam w plecy potem, jak my gonimy do D1, nie? Dlatego się dziwimy wtedy, że co jest. Ale było dobrze, było dobrze. No, skutecznie żeśmy tam odbijali te punkty od nich, ale były dymy przez chwilę. No.